Siemaneczko, moi drodzy, witam was na kolejnym odcinku z The Crew 2. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to pamiętaj, żeby zostawić łapę w górę oraz subskrypcję. A jeśli nie jesteś tu pierwszy raz, to pamiętaj, żeby sprawdzić, czy pod dzwoneczkiem na pewno masz zaznaczone, żeby pojawiały się w powiadomieniach wszystkie moje filmy. I tak, lecimy. The Crew 2. Jest nowa aktualizacja, nazywa się Blazing Shots. Free update. Nowy update do tej gry. I tutaj mamy infografikę. 17 nowych live submits. Czyli mistrzostw tych takich. Mamy 78 nowych takich dekoracyjnych rzeczy do naszych pojazdów. Mamy 12 nowych pojazdów. I jest to na przykład Bugatti Veyron. Nie wiem, czy widzicie, to tutaj jest taka miniaturka. Bugatti Veyron 16, po prostu Bugatti Veyron. Jest tutaj Raptor, Mazda RX-8. Zaraz sobie zobaczymy, spokojnie. Mamy tu na przykład Citroen Vision GT. Mamy Ferrari 590 chyba, XX Evo. Zaraz sobie sprawdzimy, ale jest też Porsche Carrera GT na przykład, nie? Pierwszy content. Tak to wygląda. Nowy typ przedmiotów. The Crew wprowadzony fundamentalny samochód podświetlenie. Dobra, możemy mieć teraz neony pod samochodem, czyli coś, co wyszło z mody już 10 lat temu. Ale możemy sobie to teraz w grze zamontować. Powiem wam szczerze, mnie się bardzo podobają te świecące opony w grze. Jeszcze żadnych takich nie zdobyłem, mam nadzieję, że może jakoś teraz zdobędę. Nowy samochód jest Sport Vitesse Veyron jest. Ja myślałem, że ta wersja jest bez dachu. On ma przeszklony dach? Nie wiem. Jest tak, Porsche Carrera GT, Citroen. Gdzieś tam dołącza elitarny pakiet. A, dobra, to tylko ci, co elitarni są, to mogą mieć te pojazdy. Maździucha jest Ford. Nowe wydarzenia jakieś, 17 nowych zawodów. Także no, niby jest co robić w tej grze, zaraz to sprawdzimy. Ale na pierwszy ruszt, jak się powinno mówić, ruszt? Powinniśmy wziąć sobie jakiś nowy samochód. Czekaj, zestaw elitarny 3, co to jest? Tu są jakieś takie pojazdy. Istota pojazdu, co to kurde? Dobra, zobaczmy te zestawy. Skorzystaj. Co, jak to kupić? Zestaw elitarny, bierzemy to i tak. O! Zaskoczony jestem, możemy kupić to za normalną gotówkę w grze. Możesz kupić sobie Elite Bundle. Ja bym chciał Veyronka sobie przetestować, ale powiem szczerze, pokaż mi, co tu jest. Aha, i tutaj mamy właśnie, i tutaj mamy tego Citroena. Zastanawiam się, czy Citroena wziąć, Carrera GT i Ferrari Evo, czy Bugatti Veyrona. Skoro mam już Bugatti Chirona, Bugatti Divo w tej grze, to ja bym chyba raczej wolał ten pakiet, no. Ciekawy jest ten samochód. Nawet mi się podoba z wyglądu, taki inny jest troszeczkę, nie? Można by było w niego zainwestować. Tylko właśnie, mam dylemat, bo jak kupię ten pakiet, to nie kupię sobie już Bugatti, nie? A z drugiej strony ten pakiet mogę kupić za gotówkę, którą sobie później zarobię, tylko to jest strasznie drogie. Tutaj mamy te nowe przedmioty, które można sobie kupić tylko za tą niebieską gotówkę. Są chyba mikropłatności tutaj w grze, no nie? Co to jest? Czerwony dym, mało szczegółowy? Fajne są te opcje, powiem wam, naprawdę. Tutaj mamy dym błyskawica. Fajne to jest. Ja bym sobie dał ten mało szczegółowy dym. Dostępność praktycznie chyba we wszystkich samochodach. Kompatybilne, które posiadasz. O, to nie do wszystkich można. O, do Bugatti Divo mogę sobie to wrąbać. Ale nie do wszystkich samochodów można to sobie wrzucić, nie? Francuska opona Rayleigh. Tego przedmiotu nie można użyć w każdym pojeździe. Prosimy sprawdzić wymagania poniżej.
Hypercar w Divo mogę to sobie mieć, nawet te opony. I co one robią? One chyba poza wyglądem to nic nie zmieniają. Mnie się podobały te błyskawice, jak widziałem u innych... Dym turkusowy klejnot? Jak to wygląda? To jest ciekawe. Zastanawiam się, czy jak kupimy jeden ten przedmiot, czy możemy w wielu samochodach to zainstalować. Mam nadzieję, że tak. Pryzmatyczna opona błękitna. Bugatti Divo. To nic nie robi, znaczy nie zwiększa osiągów naszych samochodów. Tutaj tylko i wyłącznie zmienia ten wygląd, nie? Ale podobały mi się pioruny. Widziałem tam u paru graczy pioruny i podobały mi się one. Je tam można czasami wygrywać w tych submitach, ale jednak ja sobie je kupię. No i dobra, to na razie, to jeśli chodzi o te przedmioty, to tyle. No i kolejna sprawa to jest Bugatti Veyron tutaj. No właśnie, chodzi o to, że ja już mam dwa Bugatti, tak? I ten Veyron, no powiem szczerze, no jestem ciekawy, jak on brzmi. Niby najszybszy z tych wszystkich Bugatti jest, bo może 410 jechać, ale wiem, że te prędkości to jest takie sobie, nie? Wiecie co, bardziej podobał mi się tamten pakiet, ja mam ograniczoną ilość punktów teraz. I bardziej podobał mi się pakiet tam z tymi trzema samochodami, no nie starczy mi, żeby kupić jeszcze Bugatti. Wszystkie te pakiety, tak czy inaczej, możemy sobie kupić, wiecie, nie? Za hajsik taki normalny, co jest bardzo fajne w Decru. Przetestujmy. Dobra, fajne jest to w Decru 2, że tutaj te spoilery działają. Mimo, że to jest taka typowa arcade'ówka, to jednak podoba mnie się to. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego w Decru 2 nie gram na kierownicy, no to możecie obejrzeć mój poprzedni odcinek z Decru 2, gdzie właśnie pokazuję wam, jak się gra na kierownicy i dlaczego jednak zdecydowałem grać się na padzie w tę grę. Myślę, że pad jest najlepszą opcją dla mnie. Nie pamiętam, czym tu się ręczny robiło. Aha, dobra, nieważne. Może tutaj nie było ręcznego po prostu w tym Bugatti. No i taki ten samochód, no... Jeśli już, to ja bym wolał chyba sobie na niego zarobić, wiecie? Na tego Bugattiego i teraz zdecyduję się po prostu na ten dodatkowy pakiet. Czy nie? Czy bierzemy Bugatti? Jak myślicie? I tuningujemy je na maksa. Jakoś tak mnie nie przekonuje. Kupujemy sobie ten pakiecik. Zakupiono pakiet, powinienem dostać 3 samochody. Teraz mam pewnie je dostępne. Tutaj mamy kosmetyczne, tu części zamienne, tu pakiety CC. Szkoda, że te kosmetyczne można tylko za te niebieskie punkty kupić, nie? A kupmy sobie coś jeszcze. Więc co, kupiłem sobie... dym pryzmatyczny. Jakie dziwne to jest, nie? Ja bym chciał świecące opony. Dobra. Nie do wszystkich samochodów można to wrzucić. Weźmy sobie to i weźmy sobie ten ciekawy dym. Mało szczegółowy. Będzie śmiesznie pewnie wyglądać. No nic, no to chodźmy sobie przetestować te nowe rzeczy. Więc tak, powinniśmy mieć chyba w garażu już te nowe samochody. I proszę bardzo, pojawił się. Jest to Ferrari hardkorowe. Obejrzyjmy sobie je. O jest. Ono jest w Forcie Horizon, nie? Przetestujmy sobie ten samochód trochę dłużej. On jest w Forcie Horizon i w Forcie Horizon może 500 km na godzinę jechać, nie? Jest mega przyczepne, mega lekkie, mega dobrze przyspiesza. Ja ciągle nie wiem, jak się tu... O! W każdej grze się inaczej kamerę zmienia. Kokpit wygląda tak. No, na szczęście tutaj nie musieli dużo z kokpitem majstrować. Tutaj mamy typowo taki wyścigowy kokpit. Totalnie wszystko zredukowane, żeby samochodzik jak najmniej sobie ważył. Okej, już ogarnąłem, czym się hamuje. Czy jak się hamuje ręczny, nie zgid. Tutaj mamy chyba jakąś kamerę nawet zamontowaną. Zobaczcie tutaj na tym. Nie, tutaj z boku. Spoko. Wow, co? Mamy tutaj wydechy z boku, fajne. Czekaj, włączę nitro.
muszę tylko patrzeć tak w bok. O kurde, nieźle to wygląda. No to jest hardkorowy samochód. Przejedźmy nim może jakiś wyścig. Powkładam sobie trochę części, bo trochę miałem tam w ekwipunku, mi pozostawało. Dużo części mam do skasowania, no ale trochę tam jego osiągi możemy podnieść. Może pojedziemy sobie jakiegoś wyścigu, zobaczymy na co furkę stać. Ja mam takie wrażenie, że większość tych samochodów tutaj w Dekru 2 prowadzi się do siebie w miarę podobnie. Czekajcie, a tu można było jakoś malowanie? Można było chyba jakoś malowanie wybierać dla samochodu, no nie? Trzeba będzie to sprawdzić. Tutaj mam moje poprzednie Bugatti Divo, bardzo fajny samochodzik tak na marginesie. No ale będziemy musieli spersonalizować Ferrari FXX, jakieś tam hardcore. Nie, to nie jest FXX, nie? Kurde, ja strasznie lubię to, że w tej grze są motocykle. Bardzo mnie się to podoba. No gdzie te Ferrari jest? Tutaj ten Vision GT, Porsche Carrera GT. A gdzie jest moja nowa fura? O, jest tutaj. Ty, a la Ferrari mam? Nie, to FXXK właśnie. A tu jakieś XX Evo, kurde. Dobra, zobaczmy co się da z tym zrobić. Personalizuj, no właśnie. Kolorek, na szczęście możemy sobie zmienić na jaki chcemy. Nie wiem czy mi starczy kasy na tuning. Wiem, że w Dekru niektóre takie egzotyczne samochody można całkiem fajnie przetuningować. Chromowany. No myślę, że tutaj tuning nie będzie lepszy niż w nowym Need for Speedzie, prawda? Dobra, mamy wzór, możemy wybrać? Ooo, ty, już jakieś malowania są chyba. Najnowsze, zobaczmy. Tutaj ktoś porobił. O, ktoś też na złoto zrobił? Ale dziwne. Może nie być dużo malowań, bo to jest dalej samochód. Nie, no dobra, są fajne malowania. Fajne to jest, że w tych nowych grach wyścigowych ludzie robią takie fajne rzeczy do tych aut, można sobie wybrać co tam chcesz. Ale ja chyba zostawię takie standardowe. Części ozdobne, felgi. Możemy sobie wymienić. Akurat chyba będę miał kasy na styk, żeby to stuningować. No tutaj felg. Nie wiem co tutaj wybrać. Aha, to się od razu z tyłu też zmieniają, spoko. Cyk. A, rozmiar można, dobra. I z tyłu też, oczywiście największe. Cyk. Dobra, felgi. Kolor zacisków. Czerwone, kurde, Ferrari w końcu. Dalej. Co? Okej. Aha, kosmetyczne. Ale czekaj, ozdobne, kosmetyczne. A... już? Nie ma nic więcej? Okej. Opony tu nie można dać jakichś innych, nie? Jakąś taką oponę mam dziwną. Ale dym mogę wymienić. To zobaczmy jak ten dym wygląda. Ciekawy jestem, czy ten dym można do innych samochodów też zakładać. Części mechaniczne to ja już sobie tutaj na szybko stuningowałem. Ale z wyglądu nic więcej nie możemy zmienić, nie możemy poszerzyć tego samochodu. Części ozdobne, no niestety tylko koła. Okej, za dużo tego nie ma. Dobra, poczekaj, a mam tutaj jakiś inny samochód? Może z drugiej strony coś jest? Nie, tu jest mój kostium. To musiałbym zejść na dół. Weźmy sobie na przykład Regerę. I czy w Regerze teraz mogę... Właśnie tutaj chyba... A, tutaj mamy już więcej tych części ozdobnych. Możemy sobie pozmieniać, nie? Także to nowe Ferrari niestety, ale... słabe jest. Kurde, ja nie tuningowałem w ogóle tego auta. Czyli teraz... No, chyba tak zostawiłem jak było. No dobra, ale czy te kosmo... Aha, widzicie? Jakie opony! No, te kosmetyczne części chyba jak się... A nie, patrz, kupiłem, to mogę w tym samochodzie też użyć. O, to fajnie. To spoko jest, czyli mogę do wielu samochodów sobie to wkładać. Chciałem to tylko zobaczyć. Muszę tą Regerę później stuningować. Fajne autko. To co, bierzemy swoją, znaczy nasze Ferrari w traskę i zobaczmy ten nowy dym. Ty, jak w Minecrafcie. Jak to wygląda, człowieku. Tutaj nie mogę tych świecących kół zainstalować. Ale niska ta fura jest.
Joki dym. Podoba mi się to, powiem wam, bo ta gra jest dzięki temu taka trochę inna. Dobra, troszeczkę stunigowaliśmy, autko nie jest już takie najgorsze. Ja pierdzielę. Patrz, podczas driftu. Szalony ten dym. To musi fajnie wyglądać z perspektywy innych graczy, nie? Patrz, ten ma takie jakieś dziwne opony tutaj. Ja pierniczę, też jakieś świecące. Chyba sobie, wiecie co? Chyba sobie kierownicę machnę, tą co mam, na której gram, Forza Horizon. Machnę sobie. Ła, to ten ma w ogóle jakieś ty. Co on tam miał? On miał jakieś pioruny takie, ja też mam te pioruny, też sobie zamontuję to później w innym aucie. Śmiesznie to wygląda. Nie, taka zupełnie inna personalizacja niż w każdej innej grze wyścigowej. Coś takiego innego, podoba mi się to, no bo ta gra jest na swój sposób oryginalna, tak? Dobra, ile my jedziemy? Przyzwyczaiłem się do licznika po prawej stronie. 300 na godzinę? Ja nie czuję tej prędkości The Crew. Tak jak na ostatnim odcinku. To ma jakieś pioruny? Jak to wygląda? Zajebiście to wygląda. Czym on w ogóle jedzie? Chyba Huracan Performante. Tak to wygląda. Gdzie tu trąbi? O, można trąbić. Cap, homie. Fajne to ma, fajne. Patrz, jakie on ma pioruny, w ogóle różnokolorowe, jakieś wybuchowe. Spoko opcja. Wow. Fajne, idę chyba sobie jakiś wyścig pojechać. Widzę, że są nowe wyścigi, których jeszcze nie jechałem. Także coś tam się od czasu do czasu pojawia w tej grze. O, są nowe, zobaczcie. Mam nadzieję, że będzie można je grać sobie na multiku z innymi graczami. Bo tam czasami na tym multiku, no wiało nudą, nie? Jak nie można było. Czekaj, tu będę mógł brać Street Race, to chyba. Czekaj, przełącz auto. Nie wiem, w której klasie jest to Ferrari. Nie wiem, czy w Street? W czym to jest? Ty, to może jest torówka. O, tutaj też mamy jakieś seryjni skoczkowie. Dobra, sprawdźmy. Tu chyba będę mógł wziąć już udział w moim nowym Ferrari. Tak nie orientuję się nawet to Ferrari. O, jest! A nie, to inne Ferrari mi się wzięło. Czekaj, nie chcę stąd. Chyba wzięło mi najlepsze po prostu, nie? Ty, ale... Nie mogę... O, jest tutaj złote, dobra, mam. Zobaczymy, na co stać tę furę. Z tym dymem, kurde. Oh my god. Dobra, będziemy się ścigać. Przeważnie te torowe wyścigi były na torach po prostu, a teraz mamy coś w mieście. Wow. Coś nowego. Że tu wcale nie trzeba było chyba nawet skakać, tam można było bokiem przejechać tam skocznie i by było, nie? No, teraz mam trochę lepiej stunigowany samochód od tych moich przeciwników, więc oni prawdopodobnie gdzieś zostaną z tyłu. I wiecie co, prawdę mówiąc, będąc z wami szczery, dawno nie grałem w The Crew i nawet ciężko mi porównać tutaj ten samochód do czegoś innego. Musiałbym na multika sobie skoczyć, stunigować ten samochód na maksa i dopiero wtedy przetestować. Widziałem, że... Pamiętam kiedyś, że na multiku bardzo dobre było właśnie Lamborghini Performante. Huracan Performante. Kojarzycie je, prawda? Ono tam było do wygrania w submicie. Ja tam jakoś o mały włos bym wygrał. No, to jest gra arcade'owa, to nawet w powietrzu możemy samochodem sterować. Trochę. Tak jakby spoilery były regulowane w tym pojeździe, nie? Mielibyśmy zmienną aerodynamikę czy coś. Okej, i co? Przez pole mamy jechać? LOL. Moglibyśmy drogą, ale chyba nikt tego nie będzie robił. No i fajnie, mamy... Ja nie pamiętam, żeby można było tymi torowymi samochodami w The Crew 2 jeździć.
gdzieś indziej poza torem. Moim zdaniem strasznie się jeździło tymi samochodami, tym typem samochodów, bo ja nie lubię takich zamkniętych tras w ogóle, nie? A jeszcze w Dykru, gdzie mamy taki bardzo umowny sposób prowadzenia tych samochodów, no to już w ogóle słabo, tak? To było po prostu nudne, nie? No bo co? Zamknięte trasy, fajnie się na takich zamkniętych traskach jeździ już chyba samochodami, które faktycznie są w jakiejś grze typowo symulacyjnej, nie? Gdzie musisz wykazać się jakimiś umiejętnościami, a tutaj to jest takie, no, takie trochę niepotrzebne moim zdaniem. Mamy tu otwarty świat, to wypadałoby z niego korzystać, ale z drugiej strony, jak ktoś tam lubi sobie pojeździć po Laguna Seca w Stanach, przetestować sobie te wszystkie drogi, no, te wszystkie tory wyścigowe, myślę, że jest zadowolony, nie? Że to tutaj jest w tej grze. Aczkolwiek, no, dla mnie to jest niepotrzebne, to jest moje zdanie, więc ja bym wolał, żeby tego nawet nie było w grze. No jestem w stanie bez problemu opanować ten samochód. Prawdę mówiąc, jestem ciekawy bardziej tego Vision GT, tego Citroena. Trochę jestem ciekawy Bugattiego, ale to jest taki samochód, myślę, że bardzo zbliżony osiągami do poprzednich Bugatti, do Chirona i do Divo. Gdzie myślę, że Divo, bardzo fajnie mi się jeździło w Divo w ogóle. Zapamiętałem sobie, że spoko opcja naprawdę. Tu moglibyśmy sobie zmienić poziom trudności, ale mogę to zrobić dopiero wtedy, kiedy przyjadę to na tym standardowym poziomie trudności, nie? Na tym pierwszym. Teraz mogę sobie wybrać przeciwników trochę trudniejszych, którzy mają lepsze samochody i na pewno by mnie zostawili z tyłu, gdyby tak było. I tu już się chyba zaczynają tory wyścigowe. Tory jakieś w Miami. Będziemy musieli, tak, wbijamy od razu, zobaczcie. Touringiem, pyk. Otwierać! Nie mogę trąbić tu. Ten dym kwadratowy jest śmieszny. Dobra, pomijamy to. Go! No i jedziemy sobie w deszczu. Ci tutaj też nie mają szans, no ale jak sobie przejadę już tą traskę na tym zwykłym poziomie, to będę miał trochę ten wyższy, nie? Bym jeszcze przetestował sobie te szalone opony. I ten dym taki, o właśnie, ten dym spod opon z takimi piorunami bym sobie też przetestował. I tutaj sobie jedziemy torowo. Fajnie wygląda ten chromowany kolor. No, taki chromowany, ale satynowy, nie? Nie jest taki błyszczący. Trochę taki satynowy. Może ja taki wybrałem? Nie wiem. Można też tutaj driftować tymi samochodami. Nie jest to pewnie do końca wskazane. Zmieniłem sobie nawet tutaj jakieś customowe oponki. One mają jakieś takie napisy z boku. Fajnie to wygląda. Ej, trzeba przyznać, że bardzo ładnie felgi się tu animują. Wow! W Forza Horizon 4 tak ładnie te felgi się nie animują. Ja zwracam uwagę na takie pierdoły. No oczywiście w Forzie mamy dużo lepiej wykonane kokpity. Jak byliście na ostatnim odcinku, no to widzieliście, jak wygląda obsługa kierownicy w tej grze. Jeździ się bardzo nieprzyjemnie, ale na przykład fajnie się pływa na kierownicy. Nie? No, force feedback praktycznie nie działa tutaj. Albo jest to niezrozumiałe dla normalnego człowieka. Ciekawe, czy są osoby, które grają w tę grę maniakalnie na kierownicy. Wątpię. Acz zdziwiłbym się, gdyby ktoś taki był. Mimo wszystko zrobiłbym z nim wywiad. Kim jesteś, człowieku? No i ukończyłem na pierwszej pozycji. No tutaj nie miałem mocnych przeciwników, więc poszło bez problemu, ale trzeba przyznać, że wyścig był nudny trochę. No to sprawdźmy teraz, jak będą wyglądały takie niebieskie pioruny spod kół. Ostatnia rzecz, jaką sprawdzimy w tym samochodzie. Kosmetyka taka. Kurde. A już to kiedyś widziałem u innych graczy, kozackie to jest. Ja pierniczę. Podoba mi się, tamten gościu jeszcze lepszy miał taki dym, miał jeszcze kolorowy dym i pioruny w tym dymie, ja nie wiem jak on to robił.
Ja pierdziu. Fajne. Tamten dymek taki kwadratowy też mi się podobał, ale to jest spoko. I to jest mój nowy samochód. Ferrari FXX. Dajcie znać, co o nim myślicie. To jest w ogóle nowy samochód dodany w tej grze chyba, nie? Będzie trzeba jeszcze posprawdzać inne furki. Ale to już na następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.